Cześć wszystkim, witam Was na kanale Wheel of Nails. Ja nazywam się Natalia. Dzisiaj pokażę Wam, jak namalować w łatwy i prosty sposób żuczka. Sama go wymyśliłam, więc mam nadzieję, że wyszedł on całkiem nieźle. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Macie na to teraz chwileczkę czasu. No dobra, bez przedłużania bierzemy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy żelu Arte Brillante w kolorze Black Poison, hybrydy Chiquita Banana, Don't Worry Beach Happy, Miss America, Dry Topu, żelu X-White, efektu Pixel w kolorze Kopciuszek oraz dwóch pędzelków Aquarel Stick i Master Art 005. Wzornik pokryję sobie żelem X-White. Pomyślałam sobie, że najlepiej żuczek będzie widoczny właśnie na białym podkładzie. X-White jest produktem żelowym, więc nakładamy go tylko i wyłącznie na paznokcie wybudowane żelem. Ale jeżeli też chcecie użyć białego podkładu, to na przykład możecie położyć sobie na paznokcie hybrydę w kolorze Mr. White bądź Sugar Effect. Żel utwardzę sobie w lampie przez minutę. I pędzelkiem Master Art 005 oraz hybrydą Chiquita Banana zaczynam malować takie półkole, do którego dołączymy drugie większe półkole, które da nam ciało żuczka. Pamiętajcie tylko, żeby te kształty w środku wypełnić dobrze żółtym kolorem, ponieważ będą one stanowić bazę dla całego naszego zdobienia. Hybrydę utwardzę w lampie przez 30 sekund i wezmę sobie pędzelek Aquarel Stick. Na jego końcówkę nanoszę troszeczkę hybrydy w kolorze Don't Worry Beach Happy. Będę ją rozprowadzać takim ciapkającym ruchem właśnie w tym mniejszym półkolu. A robię tak dlatego, że żuczki po prostu naturalnie same się ładnie błyszczą na różne kolory. No i ja nie mogłabym zostawić tego żuczka po prostu w jednolitym kolorze. To będzie tęczowy żuczek. Na jego odwłoczek tym samym pędzelkiem, czyli pędzlem Aquarel Stick, naniosę kolor Miss America. I pędzelek odwrócę sobie delikatnie w przeciwnym kierunku. No i cały zacznę rozcierać do środka żuczka. W ten sposób powstanie mi po prostu takie piękne ombre. Nie musi być ono idealne, ponieważ i tak za chwileczkę przykryjemy je pyłkiem, dzięki czemu ten efekt będzie po prostu bardziej płynny. Żuka wkładam do lampy na 30 sekund i pędzelkiem Master Art 005 oraz żelem Arte Brillante w kolorze Black Poison zaczynam obramowywać mojego żuka. Kontur dookoła żuka przypomina troszeczkę taką gruszkę. Teraz u góry domaluję sobie półkole i od tego półkola domaluję taki trójkącik, a następnie do niego przeciągnę sobie prostą kreseczkę. Dzięki temu stworzymy pancerzyk dla tego żuczka. Nie zapominam też o głowie żuka. No i kiedy głowa jest gotowa, to przechodzę do namalowania odnóży. Łącznie będzie ich 6, czyli w sumie aż 3 pary. Nie jestem pewna, czy w naturze żuki mają aż tyle nóżek, czy mają ich mniej, czy mają ich więcej. Niestety nie mam pojęcia, tego żuka namalowałam z głowy, więc nie wiem, czy zrobiłam to dobrze. Ale fakt faktem, że ostatecznie kształt przypominał żuczka, więc mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewacie. Później dodam mojemu żuczkowi jeszcze czułki i na samym końcu tych czułek dodam kropeczki. Wy zamiast robić te kropeczki, możecie tam po prostu umieścić ziarenko bulionu. Żuka wkładam do lampy na 30 sekund. Dobra, biorę mojego kopciucha. Jest przecudowny. Zamaczam w nim suchy palec i tym paluszkiem będę nanosić ten pyłek na pancerzyk żuka. Wcieram go tak długo, aż wszystkie ziarenka piksela przykleją się na mój pancerzyk. Nadmiar pyłku otrzepuję szczoteczką. Nie przykleja mi się on ani do białego tła, ani do czarnego konturu, ponieważ żel X-White i żel Arte Brillante nie posiadają dyspersji. Na koniec całość pokryję topem, ale pomyślałam, że jeszcze brakuje temu żuczkowi troszeczkę błysku, więc dodam sobie jeszcze kilka kryształków Swarovskiego. Używam kryształów w różnych kolorach, tutaj akurat nakładam takie zielone, nie mam pojęcia, jak się one nazywają, niestety, wybaczcie mi. Dołożę też kilka czerwonych. No i na koniec dołożę jeszcze moje ulubione kryształki, czyli kryształki AB, które mienią się na wszystkie możliwe odcienie. Nakładając kryształy na top, fajne jest to, że możecie nimi manewrować tak długo, aż nie przesuniecie ich w te miejsca, w których chcecie, żeby się znalazły.
Jeżeli kleiłybyście te kryształki na kleju, to nie macie takiej możliwości. Kryształek musicie położyć idealnie w to miejsce, w którym chcecie, żeby się znalazł. Top włoży do lampy na 30 sekund, no i mamy gotowego żuka. Jak podobał Wam się mój żuczek? Koniecznie przesyłajcie mi zdjęcia swoich żuczków, możecie je wypełnić w dowolny sposób. Nie musi to być koniecznie pixel efekt, możecie użyć innego efektu. Żuczek może być w ogóle namalowany zupełnie innymi kolorami. Możecie też na przykład stworzyć żuczka 3D, wtedy dajcie na górę krople topu i macie taki, wiecie, pancerzyk trójwymiarowy. Wygląda to mega fajnie, a jeżeli jesteście ciekawe kolejnych zdobień w serii, to widzimy się już jutro o godzinie 20. To do zobaczenia, pa!